gorącymi brawami możemy podziękować za pięknie otańczonego poloneza. Gorące brawa! Także drodzy Państwo, jesteśmy już po polonezach, po polonezie. Bardzo Państwa nauczycieli tutaj zapraszającego na to pedagogiczne, żebyście Państwo wyszli tutaj przed te stoliki, nie tak z tyłu. Stali, wszystkich uczniów zapraszam tutaj wokół sali, żebyście się ustawili. Jest sporo miejsca, także zapraszam. Z tyłu niech staną mężczyźni, z przodu kobiety niech staną, ustawcie się w takim dwuszeregu przez starutką salę i za chwileczkę oddam tutaj głos osobom prowadzącym dzisiejszą studniówkę. No zapraszam Was, wchodźcie tutaj na salę. Wokół całej sali ustawcie się tutaj w takim dwuszeregu. Zapraszam Was. Koleżanki się tutaj przygotowały, żeby to wszystko tutaj o nim oprowadzić, także wokół całej sali jest sporo miejsca. Jak tylko taki dłuższy rękę się wszyscy ustawimy, to będzie super. Na pewno tutaj Pan fotograf też uwieczni Was na pamiątkowe zdjęcia tutaj z części oficjalnej. Uświadamia nam, że za niespełna 100 dni staniemy przed najważniejszym dla nas egzaminem dojrzałości. Ten wieczór skłania również do zastanowienia się, dzięki komu możemy tu dzisiaj być. Droga dyrekcjo, kochani nauczyciele, nie ma wspanialszej, prawdziwszej radości na świecie od tej, gdy widzi się wielkie serca otwarte na drugiego człowieka. Takie serca macie właśnie dla nas wy. Gdyby nie wasza cierpliwość, spokój, niejednokrotnie poświęcenie własnego czasu i wiara w nasze siły nie udałoby się nam. Zdajemy sobie sprawę, że nie zawsze nasze zachowanie świadczyło o wdzięczności, jaką chcemy dzisiaj wyrazić. Ale z całego serca doceniamy wysiłek, jaki włożyliście w naszą edukację. Z całego serca jeszcze raz dziękujemy. Rocznika 2022. Bardzo się cieszę, że możemy tutaj z Wami być. Bardzo chciałabym z tego miejsca podziękować za zaproszenie. Zaproszenie na Wasz bał, Waszą studniówkę, ale Waszą i naszą, jako że na co dzień wspólnie pracujemy, wspólnie przebywamy, czy to w szkole, czy niestety przed ekranem monitora, bo i tak się bardzo często zdarza.
ale mam nadzieję, że ten dzisiejszy wieczór, na który chyba każdy czeka, bo w momencie, kiedy dostajecie się do szkoły, każdy gdzieś tam z tyłu głowy marzy, kiedyś będzie studniówka, ale to jest tak odległe. Natomiast teraz się okazuje, że ta studniówka jest już. Jesteście takim szczególnym rocznikiem, że tak powiem. O tym chyba wszyscy wiecie, bo studniówka też jest szczególna. Wy jesteście ostatnim rocznikiem 3-letniego liceum, prawda? Więc zostawiacie po sobie też ślad jako ten ostatni rocznik. Z drugiej strony jesteście pierwszym rocznikiem, który swoją studniówkę obchodzi poza murami szkoły. Tak się zdarzyło, że w tej szkole spędziliście 2,5 roku, przed wami jeszcze pół roku, chociaż tak przewrotnie mówimy w szkole, a większość tego czasu jednak mimo wszystko spędzaliście przed ekranami monitorów. Ale ja mam nadzieję, że mimo wszystko nawiązaliście przyjaźnie z kolegami, koleżankami i pozostaną one jeszcze na długo w waszej pamięci. A dzisiejszy wieczór, cóż, to wieczór wspomnień, wieczór, który ma nam uświadomić, że już za 2,5 miesiąca, 3 miesiące powiedzmy, z małymi przerwami na ferie, na przerwy świąteczne, ten najważniejszy egzamin, egzamin dojrzałości. Jest jeszcze trochę czasu, wykorzystajcie więc ten czas jak najlepiej, żeby dobrze przygotować się do egzaminu. A my ze swej strony, ja, na pewno wszyscy nauczyciele, życzymy wam jak najlepszych wyników na maturze, a później po maturze już tych dobrych wyborów, spełniania swoich pasji, swoich marzeń, swoich planów. Ja mam nadzieję, że wszystkie one się spełnią. Cóż, więcej właściwie tutaj dzisiaj mówić nie trzeba, bo to przecież czas na wspólną zabawę. Dlatego też wszystkim wam życzę dobrej zabawy, dobrej i bezpiecznej. Pamiętajcie, że jednak jesteśmy cały czas w tym czasie pandemii. Gdzieś tam z tyłu głowy ona cały czas nam towarzyszy. I myślę, że teraz należałoby wypowiedzieć te najważniejsze słowa, na które wszyscy czekacie. Studniówkę 2022 uważam za otwartą. Dziękuję. Fragment naszej drogi życiowej jest związany z tą szkołą, z tym liceum, nieubłaganie dobiega końca. Chcemy, by były to miłe wspomnienia, a ten wieczór niewątpliwie takim będzie. Niech ta studniówka dostarczy nam wszystkich tutaj zgromadzonym niezapomnianych wrażeń. Życzymy wszystkim miłej zabawy. Chciałam słowo dodać, ja chciałam podziękować dziewczynom Kindze, Paulinie. One tutaj naprawdę razem z rodzicami swoimi i nie tylko z tymi rodzicami, bo są tutaj z nami również rodzice, którzy dołożyli wszelkich starań z dziewczynami, ażeby ta studniówka dzisiaj mogła się odbyć, ażeby była studniówką niezapomnianą. Bardzo serdecznie im za to dziękujemy. Dziękuję. Nadal jeszcze zapraszam wszystkich Państwa podejście tutaj do tych stoliczków, zabranie lampki szampana, gendermenów, o podejście zabranie dla siebie, dla swojej partnerki.